Thank you.
też taką okazją do ożywienia tej wiary w małżeństwa, w rodzinach, aby nieraz czasami także się wspólnie pomodlić, powierzyć te wszystkie sprawy, to wszystko, co jest tak bardzo ważne i drogie waszemu sercu, waszym życiu. Żeby ten wymiar Komunii Świętej od strony duchowej trwał właśnie w rodzinach. Thank you.
Thank you.